Hej kochani, zapraszam Was na kolejny haul Shein, ale powiem Wam, że tym razem rzeczy zupełnie mi się nie sprawdzą, zupełnie na mnie nie pasują, więc wszystkie zamówione dziś rzeczy to jest wtopa, ale tak czy siak Wam je pokażę, opowiem co z nimi zrobię i pokażę jak wyglądało na modelkach. I mam nadzieję, że mimo wszystko film Wam się spodoba, zostańcie do końca, bo mam dla Was rozdanie i mam dla Was informacje o nowych produktach w moim sklepie. Także zaczynajmy. Zaczniemy od sukienki, która niesamowicie mi się podoba, leży pięknie, ale jedynym jej minusem jest to, że jest za krótka. Dosłownie mam tyłek na wierzchu. Natomiast jeżeli chodzi o rozmiar, to jest super, gdyby nie ta długość. Sukienka wygląda tak, z tyłu ma takie piękne plecy i zauważyłam już, że można ją nosić i na jedną, i na drugą stronę. Możemy sobie nosić z przodu i mieć taki mega wycięty, seksowny dekolt. Także co kto lubi, oczywiście można nosić taką krateczkę z przodu. Ma piękne koronkowe rękawy i to taka nietypowa koronka, jak widzicie. Takie jakby pasy koronki. Cała granatowa, z niegniotącego się materiału, zbierana w pasie i rozszerzająca się ku dołowi. Natomiast jest na mnie po prostu za krótka, więc ona wędruje do mojej przyjaciółki, która jest zdecydowanie ode mnie niższa. Szkoda, że ta sukienka nie jest 10 cm dłuższa, no po prostu jest, no jest na mnie za krótka, a wygląda pięknie, także strasznie tego żałuję. Jeszcze kombinowałam, czy by tutaj nie przyszyć na dół jakiegoś materiału, może coś z tiulu. Zastanowię się jeszcze, ale piękna sukienka niestety nie na mnie. Druga rzecz to kombinezon. Mi się strasznie, strasznie spodobał na stronie, na modelce i naprawdę ładnie wyglądał. Ale niestety ten kombinezon ma za ciasne na mnie nogawki. Niestety w te spodenki nie wchodzę. Zresztą on jest w ogóle na mnie troszeczkę, jakby powiedzieć, przykrótki. Taki, że nie mogę się w nim tak dobrze rozprostować, także gdyby był troszeczkę dłuższy i miał trochę większe te spodenki, byłby dobry, ale w ogóle jest piękny i no, idealny letni. Gdyby też był z takiego bardziej bawełnianego materiału, to byłoby fajne, bo on jest ze sztucznego materiału, który się zupełnie nie rozciąga i tutaj nic z nim za bardzo nie mogę pokombinować. Tak czy siak, na pewno znajdę chętną na ten kombinezon, bo jest przepiękny, wzór jest naprawdę ładny. Materiał też jest dobrej jakości, tylko tak jak mówię, wolałabym, żeby to jednak był jakiś bardziej miękki, miły materiał. Także tu niestety nie trafiłam z rozmiarem. Może przy kolejnym zamówieniu zamówię sobie po prostu coś troszeczkę większego. Kolejna rzecz jest fajna, ale nie za bardzo wiem jak to nosić. Mierzyłam to i powiem Wam, że ni to sukienka, ni to tunika na mnie. I często właśnie jest na tych azjatyckich stronkach problem z tym, że tak naprawdę nie wiadomo, co z tą rzeczą zrobić. Tutaj teoretycznie wydaje się spoko, jak taka bluzeczka szeroka. Po prostu to nie ma żadnego wcięcia, to jest po prostu taka tunika, coś takiego. Nie wygląda to źle, spróbuję jeszcze do rajstop. Wprawdzie teraz kończy się już sezon na rajstopy i trochę dziwnie wyglądają czarne rajstopy. Może do leginsów, jeszcze spróbuję, także do tego się muszę przekonać. Nie jest to złe, w każdym razie chyba najlepsza rzecz pasująca na mnie z całego tego zamówienia. Następna rzecz to jest taka sukienka, piękna, zwiewna, biała sukienka, o której marzyłam po prostu. Jak zobaczyłam na stronie, to mówię, muszę ją mieć. Tutaj może nie będziecie jej dobrze widzieć. O, teraz widać. Z przodu ma takie frędzle, takie rękawy rozszerzające się, delikatnie rozszerzające się na dole. Na długość jest dobra, natomiast nie mieszczy się w biuście. Jest zbyt opięta, wygląda to źle, wiecie jak ruszam do przodu i do tyłu, to wszystko mi się tak brzydko naciąga. Także nawet Wam nie pokażę, jak to leży na mnie, bo to by było po prostu śmieszne. Także niestety to też wędruje do mojej przyjaciółki, chociaż bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o jakość, jest naprawdę dobrej jakości. Materiał jest wprawdzie sztuczny, ale znowu z gatunku tych, co się jakoś tam bardzo nie gniotą. Także tę sukienkę mogę polecić dziewczynom, które mają troszeczkę mniejszy biust. Przedostatnia rzecz to rzecz, której już nie posiadam, bo się tak wkurzyłam, że się jej pozbyłam. I to jest tunika. Tunika, koszula, coś takiego i to po prostu przyszło tak po prostu ogromne, że w sumie żałuję, że tego nie zostawiłam, bo przyszło to w osobnej paczce, w ogóle ta paczka była podzielona na trzy części, nie wiem czemu, przysłali mi po prostu trzy osobne i tamta przyszła jako pierwsza i w ogóle jak to zobaczyłam, od razu się tego pozbyłam, bo mi się to w ogóle nie podobało, było to strasznie szerokie, spokojnie zmieściłabym się w to trzy razy, jak to rozciągnęłam, to było takie, także nie polecam Wam tej koszuli, bo jest totalnie niewymiarowa, nie ma, nie jak się ma do tego, co jest napisane na stronie, nie jak się ma do zdjęcia, nie polecam Wam tej koszuli. I ostatnia rzecz tego zamówienia jest najfajniejsza i ją właśnie zamówiłam dla Was do rozdania. Bo jak wiecie, zawsze staram się zamówić coś dla Was, żebyście Wy też skorzystali. Raczej nie zamawiam ciuchów, bo wiadomo, rozmiary są różne i właśnie, żeby nie było później jakiś wtop. I zamówiłam taki oto plecak i on będzie do wygrania w tym rozdaniu, w tym tygodniu. No jest moim zdaniem przesłodki jeszcze z tym misiem. Można go praktycznie nosić jako torbę na jedno ramię albo właśnie jako plecak. No genialny moim zdaniem. Jest niedużych rozmiarów, ale coś, to jest coś pomiędzy torebką a plecakiem. Bardzo dziewczęcy, ale też taki nie tylko dziewczęcy, taki dziecięcy, ale też kobiecy. Przez to, że właśnie ma taką, a nie inną fakturę.
No, ten miś jest taki słodki, naprawdę ładnie to wygląda. Także ten miś, także ten plecak będzie do wygrania w tym tygodniu. A pytanie będzie bardzo proste, tak naprawdę jest to zadanie. Kliknijcie w jeden z linków, który Wam wrzuciłam na dole, linki do tych właśnie rzeczy, i wybierzcie sobie nagrodę do następnego rozdania. Co chcielibyście wygrać w kolejnym rozdaniu? Może Wam to zamówię, albo Wam po prostu załatwię kupon, żebyście mogli sobie to zamówić. Zobaczymy, jak to będzie. Chciałabym, żebyście tym razem sobie wybrali nagrodę. Także kliknijcie w jeden z linków na dole, wyszukajcie sobie nagrodę, napiszcie mi, nie wklejajcie linków, tylko napiszcie mi nazwę tej nagrody i napiszcie mi, dlaczego akurat tę rzecz wybraliście. Jak zwykle rozdanie trwa tydzień i możecie wygrać fajną rzecz ze sklepu Shein. Jak wiecie, zwykle trafiam z zamówieniami, tym razem nie trafiłam, tym razem zamówienie naprawdę było słabe. Nie ze względu na to, że sklep jest nie taki, bo sklep naprawdę, ze sklepem nie mam problemów, ale niestety nie trafiłam z rzeczami, nie trafiłam z rozmiarami, także jestem troszeczkę wkurzona. Mimo narzekania mam tutaj taki pozytywny akcent na sam koniec. Chciałabym Wam ogłosić, że do naszego sklepu Stylizacji TV weszły trzy nowe rzeczy na Waszą prośbę. Powiększamy asortyment, będziemy też powiększać rozmiarówkę, bo z rozmiarami macie najczęściej problem, ale bardzo się cieszymy ogólnie, że koszulki Wam się spodobały i naprawdę wiele, wiele z Was do nas się odezwało, że są dobrej jakości, z czego się niesamowicie cieszymy. Podobają Wam się też case'y i prosiliście o case, jestem łobuzem i stworzyliśmy taki case. Case jest... coś idzie za oknem. Case jest ze złotym napisem. Jak widzicie, na złotym iPhone'ie tak to wygląda. Fajnie będzie wyglądał na czarnym, ale on ogólnie to polega na tym, że to tak ładnie połyskuje. Także nadruk jest taki sam jak na koszulkach. Jestem łobuzem. Może być zarówno dla mężczyzn, jak i dla dziewczyn. Jest dostępny na wszystkie modele iPhone'ów, na czwórkę, piątkę, szóstkę, szóstkę plus. Szóstki pasują też na szóstki S, także możecie spokojnie zamawiać i jest taki piękny, połyskujący. Powiem Wam, że nie było łatwo, bo złota farba nie jest tak łatwo dostępna, ale jest to robione naprawdę świetną metodą, że macie pewność, że to się nie zetrze, także polecam Wam nowe case'y. My już zmieniliśmy właśnie na te i będziemy też powiększać asortyment, jeżeli chodzi o case'y. Piszcie nam na dole, co Wam się podoba, jakie macie propozycje. I wprowadziliśmy też dwie rzeczy z biżuterii. Jedną dla mężczyzn, drugą dla kobiet. Pierwszą z nich mam na sobie i jest to ten piękny naszyjnik z taką cudowną małą gwiazdką. To jest taka gruba, wypukła gwiazdka. W całości jest to zrobione ze srebra, z najlepszej próby srebra. Także staraliśmy się, żeby te ceny były nadal utrzymane niskie, bo chcemy, żeby ceny były naprawdę takie przystępne w naszym sklepie. No i tak jak mówiłam, gwiazdka jest srebrna. Ma też dodatkową zawieszkę z napisem stylizacja, żebyście wiedzieli, że to jest z mojego sklepu. I dostajecie w ten sposób zapakowaną z certyfikatem jakości Jelly, ponieważ jest wyprodukowana przez Jelly. I myślę, że to jest coś naprawdę pięknego. Tutaj mi się akurat bardzo ładnie układa na szyi. Oczywiście łańcuszek jest regulowany, więc w zależności od tego, czy chcecie mieć ją dłuższą czy krótszą, możecie sobie dopasować. A druga rzecz to jest bransoletka męska, również pięknie pakowana. Jest to bransoletka z lawy wulkanicznej, nawiązując do tego, że ostatnio byliśmy na Teneryfie. Bardzo nam się to spodobało. Lawa ma przepiękną strukturę. Te kuleczki są takie, każda jest inna, niepowtarzalna. I tutaj zwieńczeniem całej tej bransoletki jest srebrna czaszka. Także to też jest wykonane ze srebra. Czaszka jest przepiękna. Też wybieraliśmy z wielu, wielu czaszek taką, żeby nam się idealnie spodobała. Także bransoletki męskie, moim zdaniem, naprawdę fajnie wyglądają i też pewnie dziewczyny niektóre też się skuszą, jeżeli lubią czaszki takie jak ja. Także linki do wszystkiego macie na dole. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I tak jak mówiłam, asortyment będzie się powiększał i będziemy starali się utrzymywać cały czas dobre ceny. I będziemy też wprowadzać oczywiście nowe koszulki za jakiś czas. Kochani, to tyle. Mam nadzieję, że film mimo wszystko Wam się podobał, mimo tego, że zamówienie było takie sobie. Ale mam dla Was rozdanie, mam dla Was newsy o sklepie, więc mimo wszystko pozytywnie. Widzimy się już w kolejnym filmie. Pa, pa!